Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Ci o tym, dlaczego brakuje Ci pewności siebie. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy. Pewność siebie, jak bardzo często tłumaczę Wam tutaj w filmach czy na webinarach, jest jedną z najważniejszych cech naszego charakteru. Dlaczego? Ponieważ to od niej będzie tak naprawdę zależeć to, co my osiągniemy w swoim życiu. Pewność siebie, samoocena, samoakceptacja, wiara w siebie. To właśnie różne nazwy tak naprawdę tego samego pojęcia, czyli tego, na ile my ufamy sami sobie. I dlaczego teraz ludziom brakuje tej pewności siebie? Jak rozpoznać w ogóle brak pewności siebie? Jak wpływa ona na, czy jej brak, czy posiadanie właśnie pewności siebie wpływa na nasze życie? Ten film dzisiejszy właśnie będzie o tym, ponieważ chcę, moi drodzy, zwrócić Wam na to uwagę. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą pracować nad sobą, że pewność siebie nie jest czymś, czym my się rodzimy i mamy od razu to wdrukowane w swoje DNA, że ktoś może być bardzo pewny siebie, osiągać wiele, być duszą towarzystwa, doskonale radzić sobie z relacjami, a drugi człowiek będzie zawsze skazany na to, żeby tylko po prostu żyć na jakimś najniższym poziomie, chować się zawsze jak mysz pod miotłą. Więc w dzisiejszym filmie właśnie chcę porozmawiać o tych tematach. I zacznijmy od tego w ogóle, jak rozpoznać u siebie brak pewności siebie. Jak rozpoznać, że masz problem z tym tematem. Zanim przejdziemy do tego, jak rozpoznać u siebie właśnie brak pewności, moi drodzy, chcę Wam przedstawić tutaj moją ulubioną dziewczynkę. Proszę bardzo, jest ninja. Ninja, nie bądź taka nieśmiała do kamery. Jest Ninjoś, kochany labradorek, kochany piesek, teraz nieśmiała, ale jakbym ją tylko wypuścił tutaj, to od razu wskoczyłaby do basenu. Więc, moi drodzy, przechodząc do tematu, jak rozpoznać u siebie brak pewności. Właśnie, pierwsza rzecz to jest to, że jesteś krytyczny sam wobec siebie, czyli nie odpowiada Ci wszystko, co robisz. Cały czas jesteś niezadowolony z siebie, ze swojego życia, niezadowolony z tego, co udaje Ci się w tym życiu osiągnąć. Cały czas uważasz, że wszystko robisz źle. To jest sygnał, że brakuje Ci pewności siebie. Sygnał oczywisty. Druga rzecz to jest to, że ignorujesz swoje dobre cechy. Czyli zamiast skupić się i docenić to, że pewne rzeczy w Tobie są dobre, że pewne rzeczy w Tobie są okej, a pewne rzeczy nawet są wyśmienite, to Ty po prostu ignorujesz. Zawsze mówisz, a to nie ja, to nieważne, bo i tak coś tam innego zrobiłem źle, więc sam po prostu ściągasz w dół swoje osiągnięcia, swoje dobre cechy, to, co Ci się w życiu udaje. Kolejna rzecz to jest to, że czujesz się gorszy od innych, że cały czas czujesz, że wszyscy ludzie robią wszystko lepiej od Ciebie, że oni są lepsi, że oni są w stanie coś lepiej zrobić, osiągnąć. Czyli cały czas masz poczucie tego wyższości, spotykasz się z innymi ludźmi i cały czas w jakiś sposób albo im zazdrościsz, podziwiasz ich, a nie czujesz, że jesteście na równym poziomie. Kolejna rzecz to jest to, że nazywasz siebie różnymi obraźliwymi słowami, nie? Negatywnymi słowami, typu ale ze mnie głupek, a ja jestem taki beznadziejny, ale ze mnie gruba, ale jestem brzydka i tak dalej. Jeśli tego typu słowa są gdzieś i to nawet nie wypowiadane, bo czasem możesz je po prostu poczuć w swojej głowie, to może być kolejny sygnał na to, że brakuje Ci pewności siebie. No, kolejną rzeczą będzie to, że obwiniasz siebie za różne rzeczy, które w życiu Ci nie wyszły, obwiniasz siebie samego za nawet rzeczy, które są niezależne od Ciebie. Za coś, co Ci się nie udało. Pewna dziewczyna, nie wiem, nie chciała z Tobą być, a Ty obwiniasz za to siebie. Że to jest Twoja wina. Być może po prostu do siebie nie pasowaliście, nie? Kolejna rzecz, że nie wierzysz, że może Ci się udać. Czyli nie próbujesz, nie podejmujesz nawet jakichś prób w życiu właśnie, żeby coś zmienić, żeby założyć biznes, żeby uwierzyć w to, że może Ci się udać, czyli zacząć się uczyć czegoś, uczyć się języka, bo i tak z góry zakładasz, że Ci to nie wyjdzie, nie? Nie podchodzisz nawet do dziewczyny jakiejś, która Ci się podoba, żeby porozmawiać, ponieważ z góry zakładasz, że ona i tak Ciebie nie zechce i tak Cię odrzuci. I teraz jak ten brak pewności siebie wpływa na Twoje życie? No przede wszystkim wpływa na Twój nastrój. Czujesz się smutny, zły na siebie, być może czasem popadasz w lekką depresję albo czasem w ciężką depresję. Czujesz cały czas, masz jakieś poczucie wstydu czy poczucie winy. Te negatywne emocje cały czas Ci towarzyszą, zapełniają Twój dzień, wypełniają Twój umysł i przez to doprowadzają później nawet do chorób psychicznych. Druga rzecz, problemy w związkach i to w związkach różnego rodzaju. Czy to w związkach damsko-męskich, nie? Czyli po prostu albo nie możesz sobie znaleźć partnerki, albo jak już znajdziesz sobie partnerkę, no to ten związek w jakiś sposób sabotujesz. Jesteś na przykład przesadnie zazdrosny. Czy jakieś inne wykazujesz toksyczne zachowania w stosunku właśnie do drugiej osoby z powodu tego, że nie czujesz się dobrze sam ze sobą? Kolejna rzecz, mogą to być problemy w związkach, ale w relacjach jakichś, na przykład biznesowych, profesjonalnych. Czyli nie radzisz sobie dobrze w towarzystwie innych ludzi, nie radzisz sobie dobrze, jeśli chodzi o biznes czy o Twoją karierę.
Boisz się próbować, boisz się zacząć cokolwiek, to co powiedziałem wcześniej, nie? Że nie tylko to, że ci się coś nie udaje, ale ty nawet nie zaczynasz. Nie zaczynasz nigdy, bo nie wierzysz w to, że w ogóle może ci się udać, nie wierzysz w siebie, nie potrafisz zaufać sobie, że nawet jeśli czegoś dzisiaj nie umiesz, to byłbyś w stanie się tego nauczyć. Kolejna rzecz, perfekcjonizm. O, perfekcjonizm, ile ja już filmów na ten temat nagrałem. Czyli to, że ty oczekujesz od siebie po prostu jakichś nienaturalnych możliwości bycia ideałem. Co jest zupełnie sprzeczne z pojęciem ludzkości, gdzie my jako ludzie jesteśmy istotami wadliwymi, więc z samego założenia popełniamy błędy, uczymy się na tych błędach i na tym polega życie przede wszystkim, żeby się uczyć właśnie, a nie ma nauki w ogóle bez popełniania błędów. Znowu ujęcie na wspaniałą ninjusię. Ninja dalej, nieśmiała do kamery jeszcze. Ninja kochana. Kolejna sprawa to jest to, że boisz się oceny innych ludzi, czyli cały czas towarzyszy ci taki lęk przed tym właśnie, że ktoś będzie negatywnie oceniał to, co robisz, że ktoś negatywnie ciebie oceni. Zaraz przejdziemy do tego, dlaczego tak się dzieje, ale przy okazji też od razu chcę zaprosić cię na darmowe szkolenie, które poprowadzę dla was już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Na tym szkoleniu będziemy nie tylko temat właśnie pewności siebie, samooceny rozkładać na czynniki pierwsze. Pokażę wam dokładnie, czym jest ta pewność siebie, z czego wynikają jej braki, ale bardziej szczegółowo niż w dzisiejszym filmie, ale również przekażę wam konkretnych kilka metod, które mi pozwoliły zbudować potężną pewność siebie i które na pewno tobie też pomogą, żeby zmienić całe twoje życie. Więc jeśli jeszcze się nie zapisałeś na to szkolenie, pod tym filmem znajdziesz linki w przypiętym komentarzu, czy to w opisie. I zapisz się od razu. Nie odwlekaj tej decyzji na później. Jeśli chcesz faktycznie zmienić swoje życie, chcesz poznać najskuteczniejsze metody budowania pewności siebie, od razu zapisz się teraz, zatrzymaj ten film i zaraz wrócimy ponownie. No, mam nadzieję, że się zapisałeś. Jeśli nie, to zatrzymaj ten film i zapisz się, bo nie możesz sobie przegapić takiej szansy życiowej. A my jedziemy dalej, kontynuując właśnie ten strach przed oceną innych ludzi. My mamy taką tendencję jako ludzie, że potrzebujemy akceptacji innych. Na podstawie tej informacji zwrotnej, którą dostajemy od innych ludzi, później kreujemy wizerunek siebie i wizerunek tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć. Ludzie, którym brakuje pewności siebie, natomiast przesadnie patrzą na to właśnie, żeby wszyscy akceptowali to, co robią. Boją się oceny innych ludzi, boją się tego, że ktoś nie będzie akceptował ich wyborów życiowych, tego, co robią, nie? Kolejna rzecz, to jest brak wiary w swoje marzenia. Jeśli ty nie wierzysz, że te marzenia mogą się spełnić, to praktycznie nie istnieje szansa, że one kiedykolwiek się spełnią, bo kto spełnia te marzenia? Przecież one nie spełniają się same. Nie rodzimy się i nie dostajemy po kolei co roku w swoim życiu kolejnego spełnionego marzenia. Może jak jesteśmy dziećmi, to rodzice kupią nam zabawki, ale naszym też zadaniem jest, żeby wybrać te zabawki. Natomiast jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, to my spełniamy swoje marzenia, to my właśnie sprawiamy, że udaje nam się coś w życiu bądź nie. Ostatnia rzecz, to jest brak dbania o siebie. Ludzie, którym brakuje pewności siebie, nie dbają o siebie. Dlaczego? Bo i tak uważają, że to nie ma sensu. Nie dbają o siebie, o swoją kondycję, nie dbają o swoje życie, o swoje zdrowie psychiczne, o to, jak to życie ich wygląda, jak będzie wyglądać, ponieważ uważają, że i tak to nie ma sensu i tak nic z tego nie wyjdzie. No i teraz przechodząc do kolejnego tematu. Dlaczego ludziom brakuje pewności siebie? Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest to, że bardzo wiele osób, którym brakuje pewności siebie, właśnie ten brak dostały w niechcianym prezencie w dzieciństwie. Od kolegów w szkole, którzy ich tępili, tak jak ja miałem na przykład w swoim życiu. Od rodziców, którzy na przykład albo cały czas byli wiecznie niezadowoleni z tego, co dziecko osiąga. Czyli wiecznie właśnie im coś nie pasowało. Wiecznie uważali, że to dziecko, no, robi coś źle i zamiast właśnie w nim budować to, że ono okej, robi dobrze, to próbuj dalej, rób jeszcze lepiej, to mówili, że to nie ma sensu, że to jest beznadziejne, albo wręcz niektórzy rodzice po prostu ściągali w dziecko w dół, mówiąc, że nic z niego nie wyjdzie. Tego typu dialogami zbudowali w jego głowie wizerunek tego, że nic mu się w życiu nie uda. Więc mogło to pochodzić od najbliższej rodziny, od kolegów w szkole, gdzieś tam w naszym dzieciństwie. Ktoś ci coś powiedział, nauczycielka w szkole ci powiedziała, że jesteś głupek, do niczego się nie nadajesz, bo ona sama była kretynką i niestety ty później przez całe życie kierujesz się tego typu już przekonaniem. Druga rzecz to jest to, że nie byłeś w czymś dobry. Czyli na przykład no, nie poradziłeś sobie z matematyką albo ktoś inny z chemią i na podstawie tego wyciągnęłeś wnioski, że no, nic w życiu ci się już nie może udać.
Niestety jesteśmy w jednym szablonie nauki. Ten tradycyjny system edukacji to jest jeden szablon, przez który wszyscy idą. Ludzie, którzy mają talenty, okej, jedni do matematyki, drudzy do sztuki, trzeci do jeszcze architektury, inni jeszcze potrafią programować, a inni będą może dobrzy w sporcie. Wszystkich wrzuca się do jednego młynka i oczekuje, że oni będą we wszystkim dobrzy, nie? I niestety to powoduje właśnie, że jak tobie brakowało w jakichś dziedzinach talentów, to mogło później wytworzyć w tobie właśnie ten brak pewności siebie, który opierał się później na jakichś błędnych przekonaniach i wpłynął na całe już twoje życie. Kolejna rzecz to jest stres. Jeśli przez dłuższy czas mamy jakieś problemy finansowe, nie radzimy sobie, nasz związek na przykład kuleje, to też może wpłynąć na to, że później zacznie nam brakować pewności siebie. Przyjmiemy tą sytuację już, w której coś nam się nie udaje, jako pewnik i że na pewno już nam nie może się udać. Może być też choroba psychiczna właśnie powodem. Jakaś nerwica lękowa, długotrwała depresja może sprawić, że my przestajemy w ogóle wierzyć w siebie, że w to, że może być lepiej, w to, że może nam się coś udać. No i ostatnia rzecz to jest brak pracy nad sobą. Brak wyrwania się z tego błędnego koła, bo tak jak ci powiedziałem, pewność siebie można zbudować, tylko trzeba wyjść z błędnego koła. Jeśli człowiek nie ma pewności siebie, to cały czas kręci się w kółko, bo nie wierzy w to, że mu się uda, przez to nie próbuje i przez to mu się nie udaje. I tylko potwierdza cały czas swoje przekonania, że nie może nic w życiu osiągnąć. Natomiast trzeba się wyrwać z tego koła, zacząć wreszcie działać i dlatego właśnie w najbliższą niedzielę o godzinie 17 poprowadzę dla Was to darmowe szkolenie, gdzie pokażę Wam konkretne metody właśnie, jak zbudować pewność siebie, jak całkowicie zmienić swoje życie, poprawić swoją samoocenę. Więc jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zapisz się. Przypominam też, że widzimy się już w styczniu na Szkole Wygranych na żywo w Krakowie, w Tauron Arena Kraków. Też znajdziesz linka pod tym filmem szkoławygranych.pl. Jeśli jeszcze nie masz swoich biletów, to zarezerwuj je sobie. Zachęcam Cię też do tego, żeby udostępnić ten film. Napisz w komentarzu swoje przemyślenia, subskrybuj nasz kanał. No i widzimy się i w niedzielę, i na Szkole Wygranych w styczniu. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Yeah!